Co to robi? Dlaczego hałasuje? Musiało się coś stać w lesie. Mamusiu, boję się. Wypadek w lesie. Pobiegnę zobaczyć. O nie, tam może być niebezpiecznie. Ale ja chcę. Proszę, mogę? Nie ma mowy. Absolutnie. Wracaj do domu. To nie fair. Jak będę duży, będę chodził, gdzie będę chciał. Tato, nie mogę spać. Ja też, synku. Co się tutaj dzieje? O. Co się dzieje? Dobromir. Nie wiem, Franiu, ale coś niedobrego. Niedobrego? Nie wierzę. Co ten hałasuje? I jeszcze drogę mi tarasuje. Ale to dziwne. Dobromir, Franie, co to? Zobaczmy, co tu napisane. Ambulans, czyli karetka. Karetka? Co się stało? Nam nic się nie stało. Pewnie Piotrusiowi coś się stało. Piotrusiowi? Mojemu przyjacielowi? O nie, zaraz sprawdzę. Wiolu, nie rób tego. Możesz tylko przeszkodzić. Nie chcę przeszkadzać, chcę pomagać. Lepiej poczekajmy, lepiej nie przeszkadzajmy. Ale co się mogło mu stać? Nie panikujmy, Wiolu. Może się rozchorował. Może tak, za długo w zimnej wodzie nurkował. Zobaczcie, ktoś wychodzi. To Piotruś, chyba nic mu nie jest. O, jak dobrze, przyjacielu. Nic ci się nie stało. Ale na co karetka? O nie! Strasznie mi przykro, Piotrusiu. Dlaczego? Niedawno mamę odzyskałeś, a teraz jest chora. Nie jest chora! Nie rozumiem. Po co posłaliście po doktora? Była już pora! Była pora na doktora? Nic nie rozumiem. A wy? Co to za zagadki, Piotrusiu? Nie rób żartów sobie. Musimy poczekać. Każdy się dowie. Nic nie rozumiem, a wy? Co to za tajemnica? Nie wiem. La. Co to? Halo? Pusto? Czy drzwi do tego domku otwarte?
Nikogo nie ma. Skąd się tu wzięło to? Cześć. Co się stało? No właśnie, Piotrusia domku to Ijo przyjechała. Zrobiła tyle hałasu. I już wszyscy myśleliśmy, że Piotruś jest chory. Albo ranny. Ale nie. Jest cały i zdrowy. Więc chyba jego mama. Ale Piotruś mówi, że nie. Że mama nie choruje. Ja wiem. To pewnie goście przyjechali. Ale super pojazd. To nie goście. Mamusia powiedziała, że będzie miała dla mnie prezent. Prezent? Mama. Jest już prezent? Tak, Piotrusiu. Prezent czeka w środku. Uwielbiam prezenty. Gdzie niespodzianka? Niespodzianka jest tu. To twoja siostra. Mam siostrę! Ale malutka! Jest taka słodka! Mogę ją pogłaskać? Tak, tylko delikatnie. Ale milutka! Jak malutka mama! Mogę pokazać przyjaciołom? Maleństwo już wstało. Może iść z tobą na dwór. Zdziwiam się! Taka niespodzianka! Mamo, jak ona ma na imię? Musimy się nad tym zastanowić. Może Marysia? Albo Małgosia? Chodź mała, nauczę cię szczekać! Uważaj na nią! Już odjeżdża! Starszy brat ją nauczy. Ale słodziak. Podoba się jej. Lubi takie głaskanie. Jak ona się nazywa? Jeszcze nie wiemy. Może wspólnie coś wymyślimy? Macie jakieś pomysły? Jak nazwać siostrzyczkę Piotrusia? Napiszcie to nam na społeczności. A teraz już się żegnamy. Na kolejny odcinek zapraszamy.